W tym filmie chciałem pokazać jeszcze jedno wyprowadzenie wzoru na sumę nieskończonego szeregu geometrycznego. Choć będzie to raczej wyprowadzenie w cudzysłowie, to zobaczymy, że wzór, który otrzymamy, będzie poprawny, choć to wyprowadzenie nie będzie nic mówiło o zakresie jego stosowalności i gdybyśmy zastosowali go w niewłaściwej sytuacji, to wynik otrzymamy zupełnie nonsensowny. A więc mamy nieskończony szereg geometryczny i próbujemy obliczyć taką sumę, czyli mamy tak aq do zerowej to jest 1, więc to jest po prostu a plus aq kwadrat plus aq do trzeciej, aq do czwartej i tak dalej, te trzy kropeczki symbolizują, że ta suma się tutaj ciągnie. Oznaczmy może sobie tę sumę przez s nieskończoność i zrobimy coś analogicznego do tego, jak robiliśmy w przypadku skończonej ilości wyrazów ciągu geometrycznego. Jak chcieliśmy obliczyć sumę skończonej ilości, to mnożyliśmy sobie tę sumę przez q i to nas prowadziło do wyniku. Więc może zróbmy tak samo tutaj. Ja to może sobie skopiuję, żeby już nie przepisywać wszystkiego. Czyli innymi słowy liczę, ile to będzie q razy s nieskończoność. No, nie wiem, jak mnożymy skończoną sumę, to znaczy mnożymy każdy wyraz. Czy tak jest w przypadku nieskończonych sum, nie jest to do końca jasne, ale z pewnością chcielibyśmy, żeby te nieskończone sumy no, też miały taką własność. No, nie wiemy, czy tak jest, no, ale w każdym razie spróbujmy zachowywać się tak, jakbyśmy o tym wiedzieli, czyli a razy q to jest aq, potem jest aq razy q, czyli aq kwadrat, potem jest aq kwadrat razy q, czyli aq do trzeciej, aq do czwartej, aq do piątej. No i teraz policzmy sobie różnicę, prawda? S nieskończoność odjąć q razy s nieskończoność. No to tak, to tu mamy a, no potem jest aq, ale tutaj też mamy aq, czyli to się odejmuje, potem jest aq kwadrat minus, to się odejmuje, to się odejmuje, to się odejmuje i tak dalej. W przypadku skończonym zostawał tutaj ostatni wyraz, ale teraz nie ma żadnego ostatniego wyrazu, wobec tego wszystkie następne wyrazy się odejmą i nic więcej nie zostanie. Wobec tego mamy następujący wzór s nieskończoność razy 1 minus q równa się a. No, dzieląc przez 1 minus q, no, otrzymujemy taki sam wzór jak w poprzednim filmie. Suma od k równego 0 do nieskończoności to jest a przez 1 minus q. No, więc wzór jest poprawny. Jak już wiemy. No dobrze, ale powiedzmy, weźmy a równe, zobaczmy, jak on pracuje. Weźmy na przykład a równe 1 i q równe 2. Tak, czyli próbujemy policzyć, nasza suma to jest tak wtedy 1 plus 1 razy 2 plus 1 razy 4 plus, czyli to by było tak, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 i tak dalej. No to wtedy to S nieskończoność dla tego szeregu da nam 1 przez 1 minus 2, czyli minus 1. No jasne jest, że jest to wynik niepoprawny i bardzo dziwny, prawda? Bo wiemy, że dodajemy same liczby dodatnie, a tu nagle dostajemy ujemny wynik. No więc oczywiście z poprzedniego filmu wiemy, że poprawne rozumienie tego S nieskończoność to jest granica ciągu sum częściowych, czyli S nieskończoność, takie S nieskończoność, to by była granica przy n dążącym do nieskończoności Sn, a Sn to jest 1 minus q do n tej przez 1 minus q i ta granica istnieje tylko dla odpowiednich wartości q, to znaczy moduł q musi być mniejszy od 1. Prawda? Jeżeli moduł q jest mniejszy od 1, ten moduł tego ilorazu ciągu geometrycznego, no to wtedy właśnie licznik dąży, przepraszam, tu powinno być jeszcze gdzieś a. No to wtedy ten licznik dąży do q do n tej dąży do 0 i wtedy mamy tutaj a przez 1 minus q, czyli dokładnie tak jak tutaj.
Więc to jest raczej ten sposób rozumowania. Mówi, że jeżeli chcemy, aby te nieskończone sumy miały takie same własności jak sumy skończone, i żeby w ogóle dało się nadać temu jakiś taki sens, który by przypominał sumy skończone, to wtedy ta nieskończona suma musi być a przez 1 minus q, przynajmniej dla pewnych q. No i wiemy, że rzeczywiście tutaj, że jeżeli moduł q jest mniejszy od 1, to rzeczywiście te operacje były uprawnione. No, okazują się uprawnione, no ale właśnie musimy wiedzieć, że ten ciąg sum częściowych rzeczywiście jest zbieżny.